Tematem mojego wystąpienia to jest zanim nastanie pokój, bo mamy wojnę, ale każda wojna toczy się o pokój. Nigdy nie słyszałem, żeby była jakaś wojna o wojnę. Wszystkie wojny toczą się o pokój, więc ta też zakończy się jakimś pokojem, jeszcze nie wiemy jakim. Ale proszę Państwa, muszę się podzielić z Państwem dobrą wiadomością. Tam wojna z wojną, ale właśnie w związku z wojną uzyskaliśmy dowód, że Matka Boska się nad nami troszczy się o nas, no, o Polskę, broni Polski nawet przed nami samymi, to znaczy przed naszymi umiłowanymi przywódcami. No i tutaj muszę to zilustrować przykładem, co się na Ukrainie dzieje. Na Ukrainie Rosja wojuje z Sojuszem Północnoatlantyckim. Bo gdyby nie udział Sojuszu Północnoatlantyckiego, który się nie wikła w działania militarne bezpośrednie, natomiast podtrzymuje zdolności obronne Ukrainy. Bo gdyby tak nie było, to już myślę, że dawno by się to skończyło. Problemem naszym jest to, że my właściwie nie wiemy, co tam się dzieje tak naprawdę. Bo zostaliśmy, mimo że cenzury nie ma, że tutaj konstytucja zakazuje, to zostaliśmy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji odcięci od ruskich kłamstw. Jesteśmy w związku z tym skazani na ukraińską prawdę. No ale to nawet ta prawda budzi mieszane uczucia. Dlaczego? No gdyby tak traktować serio wszystkie komunikaty, wszystkie oceny, jakie płyną z ukraińskiego sztabu generalnego i z wywiadu ukraińskiego, no to właściwie kształtowałby się nam taki obraz, że zdemoralizowana rosyjska armia ucieka w popłochu, porzucając sprzęt, zresztą wcześniej zniszczony, i właściwie ostateczne zwycięstwo leży w zasięgu ręki, tym bardziej, że w Moskwie już wrzenie rewolucyjne narasta, lada chwila Putina obalą, no i właśnie... Ale to jest taka trochę podobna sytuacja do takiej, jaka miała miejsce w 1940 roku w Berlinie. Wtedy trwała bitwa o Anglię. No i bombowce brytyjskie już robiły rajdy na Niemcy, między innymi na Berlin. A do Berlina przyjechał sowiecki minister spraw zagranicznych Mołotow. No i z ministrem Ribbentropem tam prowadzili rozmowy. W pewnym momencie syreny ogłosiły alarm lotniczy, więc obydwaj panowie zeszli do schronu. I w schronie Ribbentrop przekonywał nadal Mołotowa, że Wielka Brytania już w zasadzie jest rozgromiona. No i tak go przekonuje, a ten tak słucha, w pewnym momencie mówi, no jest, skoro tak, to dlaczego siedzimy w schronie? Więc skoro jest tak dobrze, to dlaczego ponad 3 miliony ludzi z Ukrainy uciekło? Ale to jeszcze można by było wytłumaczyć, że no, boją się wojny, zniszczono im tam dorobek całego życia, boją się o dzieci, uciekają. Ale kilka dni temu prezydent Zełenski, który na ogół dobrą minę robi, ni stąd, ni zowąd wystąpił z takim dramatycznym apelem do państw Europy Zachodniej. Jeszcze możecie nas uratować. Jeszcze możecie nas uratować, więc bardzo możliwe, że tak naprawdę sytuacja jest dramatyczna. Tym bardziej, że doradca prezydenta Zełenskiego przedwczoraj powiedział, że Rosja właściwie zniszczyła na Ukrainie cały przemysł zbrojeniowy. No to jeśli tak, to znaczyłoby, że Ukraina jest skazana na dostawy broni i amunicji z zewnątrz. Ale wystarczy, że Rosjanie przetną linie komunikacyjne, no i wtedy mamy problem. Proszę Państwa, zacząłem o tym, od dobrej wiadomości, że Matka Boska się o nas troszczy, więc będę ten wątek kontynuował. Otóż jak prezydent Zełenski coraz natarczywiej zresztą, co w jego sytuacji jest zrozumiałe, domaga się umiędzynarodowienia tego konfliktu,
To znaczy, żeby wojna rozlała się przynajmniej na kraje środkowej Europy. Bo on jest przekonany, że gdyby tak się stało, to Ukrainie byłoby trochę lżej. To nawet bardzo możliwe, że to prawda. I taki jest interes ukraiński. Natomiast nasz interes jest trochę inny. Ale nie brakuje u nas rozmaitych takich bardzo bojowo nastawionych polityków, którzy już nie mogą się doczekać, kiedy Polska zostanie do tej wojny wciągnięta. Już nie tylko tam sympatią taką i pomocą dla uchodźców, ale do działań militarnych. I jak Państwo pamiętacie, ni stąd, ni zowąd w pewnym momencie pojawiła się wiadomość, bo nie wiadomo skąd się to wzięło, kto to w ogóle pierwszy puścił, że Polska przekaże Ukrainie samoloty myśliwskie MiG-29. Całą tam grupę tych samolotów, kilkadziesiąt, chyba ponad 20. No i mimo, że nie wiadomo było skąd ta wiadomość pochodzi, to zajął się nią Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i Polsce pozwolił na przekazanie tych samolotów Ukrainie, zaznaczając jednocześnie z naciskiem, że jest to suwerenna decyzja Polski, że będzie to suwerenna decyzja Polski. Warto zwrócić uwagę, że jak była sprawa nowelizacji ustawy o IPN-ie czy Lex TVN, to nie było mowy, że Polska jakieś suwerenne decyzje może podejmować, tylko ma się słuchać. A tu proszę, suwerenna decyzja. Co to znaczyło, to zastrzeżenie, że to będzie suwerenna decyzja Polski? To, że Stany Zjednoczone nie mają z tym nic wspólnego. I wydawało się, że tak się stanie. No skoro nam Departament Stanu pozwolił, no to na pewno znajdzie się jakiś chętny, żeby to wykonać. Ale mówię, Matka Boska zainterweniowała, Duch Święty oświecił któregoś naszego umiłowanego przywódcę i pan minister spraw zagranicznych, pan Rau, złożył propozycję, że to tak, rzeczywiście Polska przekaże te samoloty jak najbardziej, ale nie bezpośrednio Ukrainie, tylko wyśle je do bazy lotniczej amerykańskiej Ramstein w Niemczech i niech Stany Zjednoczone podejmą suwerenną decyzję, co dalej z tymi samolotami zrobić. I wtedy reakcja Departamentu Stanu, który dzień wcześniej nam pozwolił, była zdumiewająca, bo Departament Stanu powiedział, nam pozwolił, że suwerenną decyzję podejmiemy, powiedział, że ta propozycja nie była z nimi uzgodniona, a w ogóle jest nierozsądna. Nie wiedzieliśmy, dlaczego jest nierozsądna, ale następnego dnia już się dowiedzieliśmy. Wysoki przedstawiciel Pentagonu powiedział, że to byłaby propozycja ryzykowna. Państwo rozumiecie, jak Polska by przekazała te samoloty Ukrainie, to żadnego ryzyka by nie było, jeśli miałby to zrobić Stany Zjednoczone, a to wtedy co innego, pojawiło się ryzyko. Więc to rozeszła się sprawa po kościach, można powiedzieć, że zakończyła się wesołym oberkiem, ale przyleciała do Polski pani Kamala Harris. Pani Kamala Harris usłyszała od prezydenta Dudy w jego przemówieniu coś takiego, co jej się skojarzyło z czymś bardzo śmiesznym i tam nie mogła opanować tego ataku śmiechu, ale coś nam widocznie musiała powiedzieć, bo ona 9 marca przyleciała, tego samego dnia odleciała, a kilka dni później naczelnik państwa Jarosław Kaczyński urządził wyprawę kijowską. Jarosław Kaczyński jest zapatrzony w Józefa Piłsudskiego, to nie jest żadna tajemnica. Jak Józef Piłsudski miał wyprawę kijowską, no to dlaczego Jarosław Kaczyński ma nie mieć swojej? No, tylko zadbał o to, żeby tam było bezpiecznie, bo wybrał się pociągiem razem z pierwszym ministrem swoim i dwoma premierami innych ze Słowenii i Czech, taką luksusową salonką w bizantyjskim wręcz wystroju, pociągiem do Kijowa. Od razu się pojawiły złośliwe pogłoski fałszywe, że naczelnik państwa wcale w Kijowie nie był,
że wszystko, co zostało zainscenizowane na stacji kolejowej w Przemyślu, ale tu oczywiście w tych złośliwościach nie ma ani słowa prawdy, naczelnik państwa do Kijowa dotarł, mimo że Rosjanie wiedzieli, że on tam jedzie, bo przecież myśmy wszyscy wiedzieli, wszystkie rozgłośnie radiowe mówiły o już przekroczył granicę, już tam pociąg ruszył i tak dalej, no to Rosjanie też słuchają takich komunikatów. I mimo to ten pociąg nie został ostrzelany, tory nie zostały zbombardowane. Widocznie nie mieli Rosjanie nic przeciwko temu, żeby naczelnik państwa bezpiecznie do Kijowa dojechał i bezpiecznie wrócił. To się trochę różni od wyprawy kijowskiej Józefa Piłsudskiego, no ale historia nie powtarza się tak dokładnie nawet przy rekonstrukcjach historycznych. Ale to nieważne, bo znacznie ważniejsze było to, co była koncepcja, na którą, jak to mówi Lech Wałęsa, nasz kukuniek, koncepcja, na którą wpadł Jarosław Kaczyński w Kijowie. Mianowicie zaproponował, żeby NATO wysłało uzbrojoną po zęby misję pokojową na Ukrainę. Prezydent Zełenski, jak to usłyszał, to nie mógł już znaleźć słów wdzięczności i tak dalej. No i wydawało się, że coś się na pewno zdarzy, ale kiedy tam naczelnik państwa jeszcze nie zdążył wrócić do Warszawy, to, jak mówi poeta, tymczasem na mieście inne były już treście. Bo co się okazało, że uczestnicy tej wyprawy kijowskiej nie mieli od nikogo żadnych pełnomocnic. Ani od Unii Europejskiej, ani od Sojuszu Północnoatlantyckiego, że była to, że tak powiem, prywatna impreza naczelnika państwa. Ale na wszelki wypadek sekretarz generalny NATO, pan Stoltenberg, powiedział, że NATO nie jest stroną tego konfliktu i nie zamierza nią być. No, krótko mówiąc, zdezawuował tę koncepcję naczelnika państwa. W ogóle, wiecie państwo, trzeba przypomnieć jedną rzecz, że Sojusz Północnoatlantycki nie urządza pokojowych misji, nie organizuje misji pokojowych, bo zgodnie z kartą Organizacji Narodów Zjednoczonych, od organizowania misji pokojowych jest Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ, ona liczy 15 członków, 10 członków się tam wymienia co pewien czas, ale jest 5 członków stałych Rady Bezpieczeństwa, to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Chiny. No i ci członkowie stali mają prawo weta, bo decyzje w Radzie Bezpieczeństwa, zwłaszcza w sprawie tam misji pokojowych, no niektórych innych, muszą zapadać jednomyślnie, przynajmniej w gronie członków stałych. Więc wystarczyłoby, żeby Chiny na przykład, bo Rosja mogłaby nie głosować, bo zgodnie z innym takim szczególnym przepisem karty Narodów Zjednoczonych, państwo, które jest stroną w sporze, powinno wstrzymać się od głosowania, więc nawet gdyby Rosja się wstrzymała od głosowania, ponieważ jest rzeczywiście zaangażowana w ten konflikt, no to Chiny mogłyby zastosować weto, być może nawet Francja mogłaby zastosować weto, no i żadnej misji pokojowej by nie było. Więc wydawało się, że tym razem też się wszystko zakończy wesołym oberkiem. Najwyżej naczelnik państwa dostanie od prezydenta Dudy order virtuti militari za to męstwo okazane, ale ni stąd, ni zowąd, kilka dni później rzeczniczka Białego Domu pani Psaki powiedziała, że ta sprawa będzie rozważana. No to już było niepokojące, bo jeżeli ta sprawa ma być w Białym Domu rozważana, to znaczy, że prezydent Biden mógł zwęszyć w tym kolejną okazję, żeby Polskę wepchnąć do tej wojny i to po dodatku naszymi własnymi rękami. No i prezydent Biden z własną osobą przyleciał do Europy. Ale całe szczęście, że najpierw spotkał się z przedstawicielami państw poważnych. No i tam się okazało, że ci przedstawiciele państw poważnych wcale nie kwapią się do wzięcia udziału w misji pokojowej.
no to prezydent Biden się zorientował, że lepiej tu nie przeciągać struny. I kiedy przyjechał do Warszawy, żeby się naradzić u prezydenta Dudy, żeby tam mu pan prezydent Duda powiedział, co mu przystoi robić dalej, no to już na nic nam nie pozwalał. Tylko wygłosił przemówienie, obsypał nas komplementami. Och, to nic, nawet kukuńka sobie przypomniał, że kukuńek tutaj tego. Ale na nic nam nie pozwolił. Widać było, że Matka Boska tutaj nawet przed naczelnikiem państwa nas tu obroniła, więc mamy powody do wdzięczności. Warto zwrócić uwagę, że gości, którzy zostali zaproszeni na Zamek Królewski na spotkanie z prezydentem Bidenem, listę tych gości układali amerykańscy bezpieczniacy. Nie kancelaria prezydenta Dudy, który formalnie był gospodarzem tego, tylko amerykańscy bezpieczniacy. No i mówię to dlatego, że zwracała uwagę nieobecność na tej uroczystości dwóch osób. Naczelnika państwa i jego głównego antagonisty Donalda Tuska. Donald Tusk, gdyby nie Putin, zbrodniarz wojenny, to Donald Tusk by został pierwszym wrogiem ludzkości numer jeden, a tak to musi się zadowolić drugim miejscem na liście wrogów ludzkości. Proszę państwa, dlaczego naczelnika państwa nie było? No, oficjalne uzasadnienie było takie, że naczelnik państwa kilka godzin wcześniej zrobił sobie test na zbrodniczego koronawirusa. I z niepokojem oczekiwał w domu na wynik tego testu, czy będzie dodatni, czy ujemny. Na szczęście okazało się, że był ujemny, ale bardzo możliwe, że przyczyny prawdziwe były inne, że naczelnik państwa tam się nie pojawił z uwagi na to, że prezydent Biden nie pozwolił na wysyłanie misji pokojowej na Ukrainę. No i proszę państwa, albo ze względu na niejasności protokolarne, gdzie go posadzić, czy przed prezydentem Dudą, czy za prezydentem Dudą. No, wbrew pozorom to nie są takie kwestie błahe. Prestiż jest ważny w przypadku polityków. Nie chcą stracić prestiżu, w związku z tym wolą się na wszelki wypadek nie pojechać. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, no to tu wyjaśnienie jest proste. Ponieważ prezydent Biden dwa dni wcześniej spotkał się między innymi z niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem, no to już nie musiał się spotykać. Widocznie amerykańscy bezpieczniacy doszli do wniosku, że skoro się spotkał z szefem, to po co tutaj z delegatem szefa na Polskę się spotykać? I tak nic mu nie powie nowego, czego już by nie słyszał, prawda? Więc tutaj Donald Tusk też nie został, nie wiem, dopuszczony, czy nie został zaproszony, czy nie chciał przyjść z powodu niewyjaśnionej swojej sytuacji dyplomatycznej. Tak czy owak zakończyło się to wesołym oberkiem. Proszę państwa, tymczasem na Ukrainie trwa wojna. Jak się ta wojna skończy, to tego nie wiemy. Ale możemy się zastanowić, co by nam z punktu widzenia polskiego, z punktu widzenia polskiego interesu państwowego, jakie zakończenie byłoby stosunkowo najlepsze, bo tutaj być może, że nie ma w ogóle dobrych rozwiązań, ale są lepsze i gorsze. W związku z tym warto się nad tym zastanowić, bo jak mówię, Rosja na Ukrainie walczy z Sojuszem Północnoatlantyckim do ostatniego Ukraińca. Do ostatniego Ukraińca. No, sporo tych Ukraińców wyjechało już tam, między innymi do Polski najwięcej. Myślę, że ta liczba, jeśli chodzi o tych, którzy przyjechali, tych uchodźców, razem z tymi obywatelami Ukrainy, którzy byli w Polsce wcześniej, jako tacy imigranci zarobkowi, no to już w tej chwili myślę, że dochodzi 4 milionów. A przecież to nie jest ostatnie słowo. Dlatego, że wszystko, czy bardzo dużo zależy od tego, jak się potoczy, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja na Ukrainie. Jeśli Ukraina by
przegrała tę wojnę, co jest przecież możliwe, no to wtedy, bo tu głównym takim trzonem tej gromady uchodźców są kobiety i dzieci. Ale, bo mężczyźni zostali zmobilizowani od 18 lat do 60, tam broń dostali, wysłali i zostali na wojnę, ale jak się wojna zakończy, no to oni będą chcieli się połączyć z rodzinami. To jest oczywista oczywistość. I nikt nie będzie w stanie im w tym przeszkodzić, bo jak nawet ktoś by u nas tam miał jakieś zastrzeżenia, to Unia Europejska nam na coś takiego nie pozwoli, na takie bezeceństwa. Ponieważ ci ludzie zostali uzbrojeni, to być może część z nich rzuci broń i tylko będzie tam się zajmowała ratowaniem życia, ale część może próbować tę broń ze sobą przywieźć. A ponieważ może być ich dużo, na przykład no, jakieś 100 tysięcy na dobę, to możliwość skontrolowania takiej masy ludzi, czy tam nie szmuglują broni, czy nie, to jest równa zeru. Nikt nie będzie w stanie tego zrobić. Więc możemy mieć 6-7-milionową diasporę ukraińską, w Polsce częściowo uzbrojoną. No i tu dużo zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja na Ukrainie. Mamy trzy możliwości, albo cztery. Pierwsza to taka, że Ukraina Rosję rozgromi. Zmusi Rosję do ucieczki panicznej. No i tyle. Być może, że nawet w tym jakimś rozejmowym porozumieniu będzie Rosja przyjmie na siebie obowiązek przynajmniej częściowego partycypowania w reparacjach wojennych. No, ale już teraz się mówi o tym, żeby na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, żeby dla Ukrainy opracować plan Marshalla. No to wtedy to rzeczywiście zniszczenia są duże. Zniszczenia są duże dlatego między innymi, że armia ukraińska zastosowała taktykę bardzo skuteczną w sytuacji, w jakiej się znajduje, mianowicie obwarowania się w miastach, które zostały przekształcone w twierdze. W związku z tym miasta są niszczone, no, cywile też przy okazji tam giną. Gdyby tak serio brać na komunikaty, które telewizja rządowa i nierządna nam tutaj serwuje, to można by odnieść wrażenie, że Rosjanie specjalnie na dzieci polują, bo tam kule się tych żołnierzy nie mają, nie słychać, żeby jakiś żołnierz ginął, ba, nawet jak słychać, to potem się okazuje, że zmartwychwstają. No, mieliśmy do czynienia z takim fenomenem. Zaraz na samym początku wojny, tam na Wyspie Węży, na Morzu Czarnym, była załoga taka 13-osobowa, no i podpłynął tam do tej Wyspy Węży rosyjski okręt wojenny i przez megafon wezwał ich do kapitulacji, a ci przez megafon udzielili rosyjskiemu okrętowi wojennemu odpowiedzi wymijającej, która zresztą zrobiła furorę na całym świecie. Ale rosyjski okręt wojenny takiego poczucia humoru nie miał, otworzył ogień, no i wszyscy zginęli. I zostali odznaczeni za bohaterską śmierć i tak dalej. Ale trzeciego dnia zmartwychwstali. I to nie tylko ta trzynastka zmartwychwstała, ale zmartwychwstało jeszcze pozostałych 70. Okazało się, że są w rosyjskiej niewoli. Jeden właśnie, ten co pierwszy krzyknął przez megafon, to właśnie wrócił. Nie wiem, jakaś wymiana jeńców nastąpiła. W każdym razie żyje. Widziałem nawet go na zdjęciu, jak go tam prezydent Zełenski przyjmuje i obściskuje. Także dobrze się ma. Proszę Państwa, więc gdyby Ukraina wygrała, rozgromiła Rosję w tej wojnie, Rosja się wycofała z podwiniętym ogonem, no to plan Marshalla, czyli pompowane by były pieniądze na Ukrainę, no i oczywiście broń, żeby na wszelki wypadek tutaj sytuacja się nie powtórzyła. W rezultacie Ukraina w ciągu 2 lat
może dwóch, może trzech, stałaby się mocarstwem regionalnym. Stałaby się mocarstwem regionalnym. Z punktu widzenia polskiego to nie jest, nie byłaby to dobra wiadomość, bo by się okazało, że zostaliśmy otoczeni z trzech stron przez mocarstwa. Z zachodniej strony Niemcy, z północnej strony i wschodniej Rosja, bo armia rosyjska stoi na granicy polsko-białoruskiej, nie tylko na granicy z obwodem królewieckim, ale również na tej granicy. No to a trzecie mocarstwo to była Ukraina właśnie. No i w tej sytuacji, proszę Państwa, jaka jest definicja państwa silnego? Państwo silne to jest takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. Jeżeli jest odwrotnie, to jest to państwo słabe. Jest to państwo słabe, więc Polska by wtedy zdegradowała się do rangi państwa słabego. A Ukraina do rangi państwa silnego, to znaczy takiego mocarstwa regionalnego. Nie światowego, bo to nie, ale regionalnego jak najbardziej. No to jest jedna możliwość. Jak mówię, to nie byłaby dla nas dobra wiadomość. Druga możliwość jest taka, że Rosjanie odniosą częściowy sukces. Taki program, plan minimum właściwie jest w zasięgu ręki. Dlatego, że Rosjanie mają opanowane, te prawie że opanowane, wschodnie i południowe rejony Ukrainy. Wschodnie, czyli te uprzemysłowione, no i południowe, które są wybrzeżem czarnomorskim Ukrainy. Więc gdyby Rosjanie częściowo ten cel ograniczonego natarcia wykonali, no to by odcięli Ukrainę od Morza Czarnego i pozbawiliby Ukrainę ośrodków przemysłowych, które są przeważnie poza Krzywym Rogiem na wschodniej stronie Dniepru, po wschodniej stronie Dniepru, czyli na Zadnieprzu. Ukraina zachodnia nawet nie musiałaby być zajmowana przez Rosjan, okupowana, więc mogłaby pozostać jako państwo niepodległe. No i niezależnie od tego, jak to na to Ukraińcy wypatrzyli, to z polskiego punktu widzenia taki rozwój sytuacji wydaje mi się najkorzystniejszy. Dlatego, że jednak Ukraina byłaby państwem buforowym, które oddzielałoby tutaj Polskę od Rosji. W dodatku skonfliktowanym z Rosją, strasznie i to skonfliktowane, właściwie nieusuwalne, ale nie byłaby mocarstwem. Przeciwnie, to by było państwo dosyć słabe, którego istnienie nawet, być może nawet istnienie, byłoby uzależnione od życzliwości innych państw, między innymi Polski. I dlatego wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest rozwiązanie najkorzystniejsze dla nas. Natomiast kolejne rozwiązanie, najgorsze, które by polegało na tym, że Rosjanie okupują całą Ukrainę, zajmują całą Ukrainę, zostawiają tam jakieś wojska na zachodniej granicy Ukrainy, instalują tam jakiś swój rząd, który robi wszystko, co im Rosja każe, co im Kreml każe, no to mielibyśmy na naszych granicach z obwodem królewieckim, na granicy polsko-białoruskiej i na granicy polsko-ukraińskiej, mielibyśmy armię rosyjską. Mielibyśmy armię rosyjską. Polska by się stała wtedy państwem frontowym. No i jako państwo frontowe musiałaby podjąć gigantyczny wysiłek zbrojeniowy. Ogromnie żałuję, że okazja została stracona podczas wizyty prezydenta Bidena. Zresztą nie po raz pierwszy takie okazje zostały stracone. Proszę Państwa, kiedy w 2001 roku Polska wzięła udział w operacji w Iraku,
wysłała Polska kontyngent wojskowy do Iraku, ponieważ prezydent Bush nas o to poprosił, to jak nasz najważniejszy sojusznik nas o coś prosi, no to wypada taką prośbę spełnić, dlatego że jak my o coś poprosimy naszego sojusznika, a przedtem żeśmy nie spełnili jego prośby, no to on powie jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, to teraz się bujajcie sami, prawda? W związku z tym prośbę trzeba było spełnić, tym bardziej, że tam specjalnego ryzyka nie było. Natomiast można było przedstawić prezydentowi Bushowi dwie prośby wzajemne. Pierwszą, żeby Stany Zjednoczone się zgodziły na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. O co chodzi? Polska była dłużnikiem wielu państw, akurat wtedy już tylko państw należących do NATO, bo inne długi zostały spłacone. Tylko państw należących do NATO. I konwersja militarna by polegała na tym, że za zgodą naszych wierzycieli, między innymi Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone jako kierownik polityczny NATO mogłyby wpłynąć na te pozostałe kraje, żeby one też tam się nie opierały specjalnie, żeby za zgodą naszych wierzycieli te raty, które mamy im spłacać, żebyśmy mogli przeznaczyć na modernizację polskich sił zbrojnych. O, tam trzeba było coś kupić od nich, żeby tak trochę ich zainteresować, ale ogromne pieniądze by zostały wtedy wpompowane również w polski przemysł zbrojeniowy. Więc no, w ciągu kilku lat udałoby się nam zmodernizować siły zbrojne. To jedna prośba. Druga prośba to taka, żebyśmy poprosili prezydenta Busha, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, nawet dyskretnie, że nie będą na Polskę wywierały żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, bo one się już wtedy pojawiły. One się pojawiły kilka lat wcześniej. I proszę Państwa, żebyśmy my wiedzieli, że tam za tymi hałasami podnoszonymi przez środowiska żydowskie nie pójdą amerykańskie naciski, bo hałasów, to my od hałasów jeszcze nikt nie umarł, najwyżej byśmy jeszcze głośniej hałasowali, natomiast nacisków amerykańskich możemy nie wytrzymać. No ale nikt z taką prośbą się nie zwrócił do prezydenta Busha, ani prezydent Kwaśniewski, którego ja uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski tego człowieka, ani premier Miller. Ja sam nie byłem pewien wtedy, czy to, co ja tutaj mówię, to jest w ogóle realistyczne. Czy Polska może tego rodzaju prośby zgłaszać Stanom Zjednoczonym, żeby się nie narazić na śmieszność, czy na pytanie, od kiedy mamy te objawy, prawda? Ale jak byłem w Waszyngtonie, to zabiegałem o rozmowę z takim panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy. On mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo dla mnie uprzejmy. No i dowiedziałem się tego, czego się chciałem dowiedzieć. On powiada tak, w tej pierwszej sprawie konwersji, mówi, to było do załatwienia. To było do załatwienia. Proszę Państwa, wtedy Stany Zjednoczone na operację pokojową w Iraku i misję stabilizującą w Afganistanie wydawały 300 milionów dolarów dziennie. 300 milionów dolarów dziennie. Więc te parę miliardów rocznie, które by w ramach konwersji Polska dostała do własnej dyspozycji, to nawet by nikt nie zauważył. Przy takich ogromnych wydatkach nawet by nikt tego nie zauważył. No a my byśmy, tak jak mówię, mieli uzbrojoną, zmodernizowaną armię. Co do drugiego pytania, to ten pan powiada tak, ta druga sprawa to by była trudniejsza. Ale powiada, trudne sprawy też trzeba podejmować. Trudne sprawy. No więc miałem jasność, co to on tam coś o polityce amerykańskiej wie, więc tak mi powiedział. Niestety ta okazja nam przeleciała koło nosa z powodu tego, że ani prezydent Kwaśniewski, ani premier Miller się z taką prośbą do prezydenta Busha nie zwrócili. I kiedy pan minister Klich wycofał ten kontyngent z Iraku,
No to zapytałem go publicznie, czy wygraliśmy tę wojnę, czyśmy przegrali, bo jak wygraliśmy, no to gdzie są jeńce, gdzie są łupy, gdzie są branki, prawda? A jak przegraliśmy, to kto ma stanąć pod ścianą, bo nie powinno tak być, że państwo przegrywa wojnę i nikt za to nie odpowiada. No ale głuche milczenie było mi odpowiedzią, dlatego że to nie była wojna, to była operacja pokojowa. A tej ani przegrać, ani wygrać nie można. No i tyle. Proszę Państwa, teraz też taka okazja była. Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która między innymi tam przewiduje rozbudowę armii polskiej do 300 tysięcy żołnierzy. W tej chwili armia polska ma tak naprawdę około 100 tysięcy żołnierzy, bo tam część to są pracownicy cywilni, tam ma niby 150, ale część to są pracownicy cywilni, wojska. Część to pracuje tam w logistyce, w warsztatach remontowych i tak dalej. Część to są bataliony obrony terytorialnej. No one, nie chciałbym powiedzieć złego słowa, ale fachowcy wojskowi powiadają, że tam poziom wyszkolenia to jest rozmaity, ale no, ale tak. Więc tak naprawdę to około 100 tysięcy mamy takich żołnierzy z prawdziwego zdarzenia. Czyli te dodatkowe 200 tysięcy żołnierzy trzeba by uzbroić. Trzeba by uzbroić. Ponieważ prezydent Biden wielokrotnie publicznie mówił, że Stany Zjednoczone i w ogóle cały Sojusz Północnoatlantycki będzie wzmacniał wschodnią flankę NATO, no to mieliśmy bardzo dobry argument, że przecież armia polska jest elementem sił zbrojnych Sojuszu Atlantyckiego. To nie jest tylko w naszym interesie, to jest w interesie wszystkich członków paktu, tym bardziej, że ta armia jest rozlokowana na wschodnim skraju obszaru obrony NATO. I można się zwrócić do prezydenta Busha z prośbą, nie Busha, tylko Bidena, z prośbą, żeby Stany Zjednoczone, skoro chcą wzmacniać wschodnią flankę NATO, to żeby sfinansowały uzbrojenie tych 200 tysięcy żołnierzy. Proszę Państwa, żadnego ryzyka nie było, dlatego że nawet gdyby prezydent Biden się nie zgodził, no to gorzej by nie było. To gorzej by nie było. I tak musielibyśmy sami to załatwić. A w ustawie o obronie ojczyzny są wskazane źródła finansowania. No niestety rząd amerykański tam nie występuje w tym jako źródło finansowania, aż wielka szkoda. Tylko są takie źródła finansowania, że z obligacji skarbowych, czyli Skarb Państwa wyemituje obligacje, banki będą te obligacje kupowały, no i w ten sposób będzie się tam ciułać na rozbudowę armii. Drugie źródło to są obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego, ale gwarantowane przez budżet państwa. Trzecim źródłem są subwencje z budżetu bezpośrednio. Czwartym źródłem są wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Takie ustawa wskazuje źródła finansowania tej rozbudowy sił zbrojnych. Krótko mówiąc, z postępującego gigantycznego zadłużania państwa. Gigantycznego zadłużania państwa, więc w takiej sytuacji, powiadam, nic by się nie stało, gdyby prezydent Duda, do którego prezydent Biden przyjeżdża się radzić, coś takiego mu poradził, doradził mu: panie prezydencie, no mamy tutaj taki pomysł racjonalizatorski, żeby tu, o. Powiadam, gorzej by nie było, nawet by mogło być lepiej, i to z dwóch powodów. Powiedzmy, że prezydent Biden by nam powiedział: no nie, 200 tysięcy to nie sfinansujemy, ale 100 tysięcy to możemy sfinansować. No to już by było coś, prawda? To już by było coś. A nawet gdyby się nie zgodził, to trochę więcej byśmy się dowiedzieli, co oznacza intencja wzmacniania wschodniej flanki NATO. No to zawsze dobrze jest wiedzieć takie rzeczy, bo to się wtedy odzyskuje poczucie rzeczywistości. Proszę Państwa, no ale znowu pan prezydent Duda jest bardzo nieśmiały.
On tylko sprawia wrażenie takiego przebojowego, a tak naprawdę to jest bardzo nieśmiały i znowu muszę zilustrować to przykładem. Jesienią 2018 roku pan prezydent Duda był w Białym Domu i tam odbył 20-minutową rozmowę z prezydentem Trumpem w cztery oczy. Wieczorem tego samego dnia w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent Duda był na tym przyjęciu. No i został przez uczestników tego przyjęcia zapytany, czy w czasie tej 20-minutowej rozmowy została poruszona sprawa ustawy 467, która była podpisana przez prezydenta Trumpa właśnie wiosną roku 2018. Pan prezydent Duda powiedział, że nie. No to zapytali go, dlaczego nie? Powiedział, bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No nieśmiały jest pan prezydent Duda. Wolelibyśmy mieć prezydenta trochę bardziej śmiałego, bo wtedy nie tylko Matka Boska, ale i prezydent też by zabiegał o nasze sprawy. Proszę? No wie pan, dlaczego? No, na przykład premier Benjamin Netanyahu niewątpliwie był Żydem, ale dbał o swoje państwo. Nie można powiedzieć, żeby nie dbał. Oglądałem kiedyś taką scenę w Kongresie Stanów Zjednoczonych, jak Izrael włączył do swojego terytorium państwowego jakieś tam już ostatnie części Jerozolimy, co było sprzeczne z amerykańskim stanowiskiem w tej sprawie, bo Stany Zjednoczone, podobnie jak inne kraje, stały na stanowisku międzynarodowego statusu Jerozolimy. No a tu Izrael zlikwidował ten międzynarodowy status na podstawie jednostronnej decyzji. I premier Netanyahu wystąpił w Kongresie i powiedział tak: Jerozolima nie będzie podzielona już nigdy. Nigdy, powtórzył to z naciskiem, no i niektórzy kongresmeni od razu wstali i zaczęli go oklaskiwać, inni się trochę ociągali, no ale niechby który nie wstał, niechby któryś nie wstał, to zaraz jakieś dziecko by sobie przypomniało, że mu wsadził rękę pod spódnicę 40 lat wcześniej, no i dopiero by były problemy. Proszę Państwa, więc tak to wygląda. Także to narodowość nie zawsze, no prezydent Zełenski też jest Żydem, no i tu stara się, co prawda nie wiem jak długo, bo to jeżeli tam 10 milionów Ukraińców ucieknie z Ukrainy, a miasta zostaną zrąbane do gołej ziemi, no to bilans tego nie wychodzi dodatnio i to prędzej czy później pytanie się pojawi, no po co to wszystko było, można by było trochę inaczej to załatwić, wcześniej tę wojnę zakończyć, bo jak, zwłaszcza jakby się ona zakończyła jakąś katastrofą, no to wtedy niewątpliwie takie pytania się pojawią w stosunku do prezydenta Zełenskiego też, mimo że teraz on jest jasnym idolem i tak dalej, ale jak mówię, bardzo dobrze gra rolę niezłomnego prezydenta. No jest aktorem zawodowym, to trudno, żeby tutaj nie grał roli. Być może, że rzeczywiście taki jest. Kiedyś ktoś postawił taką kwestię, że prezydent Zełenski był komediantem. Początkowo zaczynał jako komediant, bo on był aktorem komediowym. A teraz proszę bardzo, jaki mąż stanu z niego wyrósł. Mówię, ciekaw jestem. Ciekaw jestem, czy to działa odwrotnie. Czy z męża stanu, a w każdym razie osoby cieszącej się taką reputacją, potem nie zostanie jakaś postać komiczna, się nie wyłoni. Obawiam się, że to może działać odwrotnie. Proszę Państwa, więc takie tutaj możliwości są, ale nie tylko takie. Militaryści powiadają tak. Korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny. No i widzimy, że wojna na Ukrainie stała się prawdziwym błogosławieństwem, między innymi dla rządu dobrej zmiany. Między innymi dla rządu dobrej zmiany, bo gdyby nie było wojny na Ukrainie, od dzisiaj GUS podał komunikat, że inflacja
się osiągnęła już prawie 10,9%. No, to jakby nie było wojny na Ukrainie, to by się pojawiło pytanie, no co to tak dobrze, jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle, prawda? Ponieważ jest wojna na Ukrainie, to nikt takich nietaktownych pytań nie zadaje, ponieważ jesteśmy jeszcze w euforii, w gorączce wojennej. Tym bardziej, proszę Państwa, warto by było takie pytanie postawić, bo widać wyraźnie, że rząd zlikwidował wszystkie hamulce swojej hojności. No już rozrzuca pieniądze na prawo i lewo. Nawet pan Łukasz Jasina, to idioci są szczerzy, to jest ich zaleta, jedna z niewielu, ale są szczerzy. Zawsze trzeba w każdym człowieku jakąś pozytywną cechę dostrzec, więc tutaj w przypadku idiotów to szczerość. Pan Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział 2 dni temu, że Polska jest teraz sługą narodu ukraińskiego. Spotkały go za to jakieś nieprzyjemności podobno i krytyka, ale nie wiem dlaczego, przecież prawdę powiedział. Być może nie powinien tego głośno mówić, ale no właśnie szczery jest i powiedział. Ale to jest prawda. Proszę Państwa, więc rząd już nie potrafi żadnych granic swojej hojności postawić. A Machiavelli, Mikołaj Machiavelli w Księciu pisał tak, że nie ma rzeczy, która by w równym stopniu sama siebie pożerała, jak właśnie hojność. Uprawiając hojność, sam niweczysz jej źródła. I albo popatrzy w nędzę, stajesz się przedmiotem pogardy, albo popatrzy w zdzierstwo, staniesz się przedmiotem nienawiści. Więc nie wiem, czy rząd... Jerzy Orban powiedział, że rząd się zawsze wyżywi, więc w nędzę nie popadnie, najwyżej my popadniemy w nędzę. No ale mówię, gdyby nie wojna, to byśmy postawili pytanie, jak sobie rząd wyobraża konsekwencje finansowe wyposażenia wszystkich tych milionów uchodźców z Ukrainy we wszystkie prawa socjalne. Łącznie z 500+, ze świadczeniami z 500+. No, konsekwencje muszą się pojawić. Nie tylko zresztą takie, bo proszę Państwa, na wypadek, gdyby na Ukrainie coś poszło nie tak, to znaczy gdyby była ta trzecia, najgorsza możliwość, gdyby się ziściła, to już na samym początku wojny Amerykanie mówili, że trzeba utworzyć rząd ukraiński, w takiej sytuacji trzeba utworzyć rząd ukraiński na uchodźstwie. Nie wiadomo, czy w Brukseli, czy w Warszawie, jeszcze tutaj decyzja nie zapadła, zresztą na razie jeszcze za wcześnie, ale tak się mówiło, albo tu, albo tu. Ten rząd miałby się zajmować głównie organizowaniem partyzantki tam na terenie Ukrainy, ale myślę, że Rosjanie jakoś by tam sobie z tym dali radę. Bo to tak jak w działaniach militarnych są takie fazy podobne do takich igraszek miłosnych. No i tam ten sam konflikt i tak dalej, to można porównać do tam tej burzliwej fazy, że tak powiem, igraszek miłosnych, ale jest taka faza, którą można porównać do takiej gry miłosnej już po orgazmie zwycięstwa. Ta faza się nazywa przeczesywanie terenu. Więc coś takiego by Rosjanie musieli robić, a oni mają dosyć dużo wprawy w takich działaniach, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie nie ma gór, tam jak w Afganistanie. No więc proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten rząd na uchodźstwie miałby bardzo niewielki albo nawet żaden wpływ na to, co się dzieje na Ukrainie. Natomiast miałby duży wpływ na ukraińską diasporę. Ale nie tę część diaspory, która tam mieszka w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, tylko na tę diasporę, która jest tutaj w Europie.
zwłaszcza w Polsce, bo w Polsce była największa, o czym już tu wspominałem. I w tej sytuacji bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, jaka tendencja polityczna by w tym rządzie dominowała. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy, jaka tendencja polityczna by w tym rządzie dominowała. A jest się nad czym zastanawiać, dlatego że w ośrodkach, ważnych ośrodkach diaspory ukraińskiej, na przykład w Kanadzie, w Toronto, jest centralny, ma siedzibę Światowy Związek Ukraińców. Ja kiedy byłem w Ottawie, to tam uczestniczyłem w takim zebraniu w większym gronie, w którym wziął udział również prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej. I on tam był krytykowany, że prowadzi z tymi Ukraińcami w Toronto jakieś rozmowy i tak dalej. On tam się tłumaczył. Ja go zapytałem, panie prezesie, skoro pan z nimi prowadzi rozmowy, to pan ma rozeznanie. Czy tam w tym Światowym Związku Ukraińców jest reprezentowana jakiś inny kierunek polityczny poza banderyzmem? A on mówi tak, nie tylko nie ma, niech by spróbował być. Tak mi powiedział. No więc to pytanie trzeba postawić. To rozumiem, jeszcze no teraz nikt nie ma do tego głowy, bo teraz z jednej strony prezydent Zełenski chciałby doprowadzić do umiędzynarodowienia tego konfliktu i to coraz bardziej natarczywie to robi, bo rzeczywiście chyba sytuacja się robi poważna. A z drugiej strony ma bardzo wielu entuzjastów, między innymi u nas. I w tej sytuacji całkiem możliwe jest to, że Polska zostanie do tej wojny wciągnięta, być może również z niektórymi innymi państwami Europy Środkowej. No Węgry akurat nie, no ale to widzicie państwo, Viktor Orban stara się dbać o swoje państwo przede wszystkim, a nie o tam cudze. No i za to, z tego powodu rząd dobrej zmiany zerwał z nim właściwie współpracę. Rezultat był taki, że nie odbyło się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Proszę państwa, dla kanclerza Olafa Scholza to chyba najradośniejsza wiadomość, że Grupa Wyszehradzka właściwie już przestała istnieć. Wskutek takiej gorączki wojennej, jaka opanowała naszych tutaj umiłowanych przywódców. Inna rzecz, że to się mi całkowicie pokrywa z moją ulubioną teorią spiskową, według której Polską rotacyjnie rządzą trzy stronnictwa: ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. No to Prawo i Sprawiedliwość z satelitami. To jest właśnie to stronnictwo, więc nic dziwnego, że no, zapomina o tym, bo państwa przewidujące to wiedzą, że jeśli już nie można uniknąć wojny, bo są takie sytuacje, że już nie można uniknąć wojny, to trzeba wtedy przynajmniej starać się o to, żeby państwo weszło do wojny możliwie jak najpóźniej, tak żeby zdążyło na defiladę zwycięstwa. Tymczasem widać, że nasi umiłowani przywódcy mają zupełnie inne pomysły, żeby wprowadzić Polskę do wojny możliwie jak najwcześniej. No, to nie jest najlepszy pomysł, ale nie dziwię się temu specjalnie, bo gdyby nie ta wojna, to by się pojawiły te wszystkie pytania, o których tu wspominałem. A wojna daje alibi nie tylko na teraz, ale i na później. Bo jeżeli te wszystkie skutki tej szczodrości rządowej się objawią, a muszą się objawić, no to zawsze będzie można zwalić wszystko na wojnę. No co wy chcecie? Przecież rząd, wojna była. Czy jest jeszcze nadal, no to co? Co tutaj się wygłupiacie? Co tam próbujecie szukać nam pcheł, prawda? Więc to są te dodatnie plusy
proszę Państwa, wojny. No ale tu jeszcze jeden taki, to nie ma sytuacji, która by takiej na tyle tragicznej, żeby ona, jej nie towarzyszyły takie niezamierzone efekty komiczne. Otóż kiedy prezydent Biden nie pozwolił nam na wysyłanie misji pokojowej na Ukrainę, to naczelnik państwa wrócił do katastrofy smoleńskiej. Wrócił do katastrofy smoleńskiej. To też jest dobry taki samograj, którym można tam rozhuśtywać emocjonalnie opinię publiczną, tak samo jak wojną. Zwłaszcza jak ten stan euforii się już tu skończy, to trzeba będzie znaleźć jakiś nowy samograj. Kiedyś jak naczelnik państwa ogłosił zwycięstwo w sprawie dążenia do prawdy, w sprawie katastrofy smoleńskiej, to co się wtedy pojawiło w charakterze samograja? Wtedy pan poseł Mularczyk odkrył, że można zażądać od Niemiec reparacji wojennych. A jest taki jegomość, który się nazywa Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, który nawet wyprocesował dla Polski ponad 800 miliardów dolarów tych, od Niemiec, tych reparacji wojennych. Problem polega na tym, że on wygrał proces przed takim europejskim sądem polubownym, sądem arbitrażowym w Ciechanowie, który został utworzony przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. Więc, ale wyrok jest, ja to tylko go wyegzekwować. Więc jak mówię, nawet takim poważnym sytuacjom zawsze towarzyszą elementy komiczne. Więc tu akurat taki. No, ale właśnie mamy, dlaczego ten problem reparacji jest taki, to przy okazji wyjaśnię. Otóż, jak Państwo wiecie, w 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane, bo Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Dönitza nikt już nie uznawał. W związku z tym państwo niemieckie zostało zlikwidowane, podzielone na terytorium, podzielone na strefy okupacyjne, a wszystkie sprawy związane z rozliczeniem zakończenia wojny i tak dalej załatwiała konferencja w Poczdamie. I konferencja w Poczdamie zdecydowała również o reparacjach wojennych, między innymi dla Polski. Zdecydowała w ten sposób, że Polsce przyznała reparacje wojenne z sowieckiej strefy okupacyjnej. Tam mieliśmy się rozliczać. No a Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. Przy okazji żądając i uzyskali to prawo wybierania za darmo węgla górnośląskiego. I dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił podnieść na to ręki. Ale jak Stalin umarł w 1953 roku i się okazało, że już naprawdę umarł, no to wtedy ten rząd polski, jaki był, zaproponował Sowieciarzom, że to już my nie chcemy tych reparacji, bo i tak nic Polska z tego nie miała, ale wy już nie wybierajcie tego węgla górnośląskiego. I Sowieciarze się zgodzili, co prawda przestali dopiero w 1956 roku, ale przestali. Ale przestali. Dlatego Niemcy, stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie jest takie, że Niemcy reparacje wypłaciły zgodnie z dyspozycją konferencji pokojowej w Poczdamie. A jakie były rozliczenia Polski ze Związkiem Radzieckim, to ich to nie obchodzi. I dlatego, kiedy pan minister ze spraw zagranicznych, polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, szef odbywał konferencję prasową z Walterem Steinmeierem, niemieckim ministrem spraw zagranicznych, no to powiedział po polsku w jego obecności na konferencji prasowej, że problem reparacji wojennych w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. No z tych powodów, o których tu mówiłem. No ale
pan poseł Mularczyk nie przyjmował tego do wiadomości i tam no to już nakręcał, jakie to wszyscy, że to 800 miliardów dolarów, no wyobrażacie sobie państwo, to jest więcej niż 100 milionów na każdego, co Lech Wałęsa kiedyś obiecywał, więc nic dziwnego, że ludzie się tutaj ekscytują. No ale to też na długo nie starczy, bo to w końcu pan poseł Mularczyk, który jest adwokatem, ma kancelarię adwokacką, najpierw mówił, że trzeba występować przed niemieckie sądy. No ale zorientował się, jakaś życzliwa dusza mu podpowiedziała, że to lepiej nie. No to powiedział tak, że w takim razie będziemy tutaj przed polskimi sądami dochodzili tych roszczeń z tytułu reparacji wojennych. Nie rozumiem, że te sprawy przed polskimi sądami prowadziłaby kancelaria pana posła Mularczyka. No bo kto lepiej by poprowadził takie sprawy jak nie on, prawda? Więc niezależnie od wyniku, czy by ten wygrał sprawę, przed polskimi sądami wszyscy mogliby powygrywać, tylko jeszcze potem wyegzekwować te wyroki. To już nie wiem, jak można zmusić Niemcy, żeby zrobiły coś, znaczy jeszcze Stany Zjednoczone to mogłyby zmusić Niemcy, żeby zrobiły coś, czego nie chcą zrobić, dopóki wojsko amerykańskie w Niemczech stacjonuje, ale Polska to już chyba nie ma żadnych instrumentów, żeby tego cudu dokonać. Także proszę Państwa, no już to nie działa. Ale katastrofa smoleńska, teraz pan Macierewicz obudził się ze snu zimowego. Bo tak już zapadł w taki letarg, ale teraz się obudził, powiada, bomba termobaryczna wybuchła tam, a kto w tę bombę wsadził? No Putin wsadził, a kiedy wsadził Putin? No bo czy na ziemi, czy w powietrzu? Pytanie jest w jakim momencie? No, podczas remontu samolotu w Samarze. No dobrze, ale nie wiem, co na to powie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i kontrwywiad, Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Bo ten samolot po remoncie to jeszcze kilka miesięcy latał. Rozumiem, że z bombą termobaryczną na pokładzie i to prezydent latał, Tusk latał. I nikt nie zauważył, że tam bomba termobaryczna jest. Rozumiecie Państwo? No, musiałoby się pojawić takie pytanie, więc na razie tylko ogólne są takie te. Naczelnik państwa powiedział, że właściwie już wszystko wie. No ale nie powie, bo to, bo to tamto, tutaj jest związane jakimiś tajemnicami, więc zapowiada się, że będziemy znowu następne 10 lat dążyli do prawdy. No, dążenie do prawdy jest całkowicie bezpieczne, to jest, no, mnóstwo ludzi się będzie tym ekscytowało, zwłaszcza, że nie wszyscy wiedzą, na czym polega bomba termobaryczna i tak dalej, no to tu im więcej takich tajemnic, tym bardziej intrygująca jest ta sprawa. Więc widać, że dzięki wojnie mamy nie tylko, że tak powiem, alibi. Rząd ma nie tylko alibi na teraz i na przyszłość, ale nawet dostarczy nam strawy duchowej na co najmniej następne 10 lat. Dziękuję Państwu bardzo, żeście mnie cierpliwie wysłuchali.